noșiule, bă, și așa ce o copie întreag din zbundame, să nu să vă dați, nu? Chcieli by was tu bardzo serdecznie powitać po raz kolejny, bo my was w Italii jak jeszcze przyjechali, ale teraz jesteśmy w strojach regionalnych. Chcieliśmy wam przedstawić właśnie nasze stroje regionalne, troszkę przybliżyć wam historii regionu, żebyście wiedzieli, gdzieście przyjechali, co tu moglibyście zobaczyć, co ciekawego się dzieje w naszym terenie. Troszeczkę gwary byście mogli usłyszeć, a jak nie będziecie wiedzieć, co my do was gadamy albo radzimy, to będziecie się pytać i będziemy wam tłumaczyć z polskiego na lasy. Albo z naszego na polskie. Także... Hej? Dopuścimy już gazę. No hej! Tak, to się mówi hej. A jakby się kto pytał, czy daleko jest do stoku, to się go do trzy supy i hej. Czy supy i hej? Trzeba policzyć, czy supy, a ile to hej, bo to nigdy. Albo jakbyście tak słyszeli, że ktoś ich wam gada kilometr i hej, to się spodziewajcie tego hej z różnej długości. No. Kilometr jest na pewno, a hej może być i 5, i 10. No. Tu piersa ściągnę, bo mi strasznie ciepło, kochani. Suche, ale ją przyniósł, żebyście uwidzieli, popatrzyli, jakie to cudo jest. Co się on to widzi, co się nie widzi, co to do to nie ma sprawy. Jak myślicie, z tego to jest? Bardzo dobrze, z wełny. To jest wełny. Wszystko, co mam na sobie, jest naturalne. Lyd i wełna, kochani. To jest koszula, która była też dziedzictwo z tego, jak się wybiegł. Tak, powiemy, proszę księdza, i moja nosiku, Nowochilecka, to wam powiem skąd, żebyście wiedzieli skąd po łodzi, żebyście wiedzieli, jak tam będzie słyszeć, że nawet na szczeblach rządowych się kłócą, moja nosika, cej u nic. To też wam powiem, no i żywoście, z końcem ostrogi, to potem powiem o moja nosiku, jako to było i jestem ja nosiku. Toście widzieli cuchę. Tu jest krucznik, koszula, pas, portki i kierce. No i jeszcze kapelusz. A, o kapelusie zapoczyła, tak mi ciężko pod nim. Widzicie? Ale kapelusz jest najważniejszy w tym wszystkim. Jak myślicie, skąd na Orawie się wzięły muszelki? Jak muszelki? No bo... Na kapelusie. No bo w górach też można znaleźć muszelki. Gdzie, że było to wracanie, że to tam było, może i nie. Cofał lodowiec, się cofał. Powiem wam, jakim cud... To są muszelki kochane z Nad Morza Czarnego. W pierwszym dniu my wam o tym gadali. No, ja na stopce, że zapędził, jak się zadał. Nasza woda, czyli rzeka, co w Nowodawa, płynie do Morza Czarnego. Tak jest. I stamtąd się wzięły muszelki. A musicie wiedzieć, że Orawa to była puszcza. Jeden wielki las. A propos czupagi, do pokonzywą ją, to jest jedyna w swoim rodzaju. Jedyna, nika takiej samej nie znajdziecie. Ciesik nudziło się mi. Dzieci z kalidale z paśki były małe przez noc i rzeźbiłek i wyrzeźbiłek. Jest całe pokazane, całe życie Janosika. Nawet kaplica tu jest, gdzie go chycili w tej kaplicy. I no trzeba dobrze patrzeć. Dobrze wszystko patrzycie, tu jest na tej ciupanie. I łożą jest, bo wiadomo, co mu górole mieli piórka orne. Tak, podobnie to tradycja była, jak i z Indianami, bo indiańskie filmy się dużo obzierali. Górol, jak stawał się mężczyzną, musiał iść dopiero w góry i z ornego gniazda wziąć biuro, a wiadomo, że łożył gniazda pilnował i bronił. I było w bardzo niebezpiecznych miejscach te orle gniazda były i dopiero jak sobie biurko przyniósł, to stawał się mężczyzną i młody chłopak. Ale wróćmy do tych naszych kochanych muszelek. Wspomniałem wam, że
Orawa to była wielko, wielko puszcza. Potem sobie będziecie oglądać. A teraz proszę, posłuchajcie, co Galta opowiada. Wielko puszcza i zaś się będę pytał, bo to będzie potem związane. I jest i z ciupaką, i z pasem. Także dobrze słuchajcie, żebyście mogli mi odpowiadać, bo to wszystko będzie tak powiązane, że sprowadzi się do tych rzeczy. I książę Oraski, żeby zasiedlić w Orawę, to on nie brał płodotku, wiecie, i wtedy ludzie więcej przychodzi. Ale żeby jeszcze ich bardziej zachęcić, to dało im 10 do 18 roków zwolnienia z podatku, żeby karczowali te puszcze. I tacy górole przez zimę karczowali, tak jak teraz mamy wielkie zimy. Teraz mamy wielką zimę, bo w tym roku było ponad 43 stopnie mrozu u nas. Miejscami między innymi tu. Dzień, dwa dni przed waszym przyjazdem się trochę się ociepliło, ale ten mróz nam teraz zaczyna dokuczać. Wiecie, co mam na myśli, chociaż są niektórzy. Dzisiaj przymarzła woda. No, ale to jest inna sprawa. I całą zimę ci górole to drzewo włócili tu na tę rzekę, wiązali w takie jakby tratwy i kiedy śnieg topniał na wiosnę, z tymi lodami, z tymi belami płynęli, jak myślicie, będzie go wcześniej? Do morza. Do Morza Czarnego, tak. Z tej tego drzewa nad Morzem Czarnym budowano statki, bo to było bardzo dobre, to zresztą do dziś nie jest dobre drzewo. Gatunkowo, tak, na stolarkę cokolwiek. Tak, i jeszcze jedno miasto europejskie jest z niego też budowane. Na pewno, nie wiecie to od razu, jak myślicie, Budapeszt! Zapesz jest ty z orawskiego drzewa wybudowany. Bo to było należało do Węgier, więc... A jakbyście jeszcze chcieli widzieć dokładnie, jak te tratwy wyzierały, to jak przyjedziecie jeszcze raz, kiedy będzie ciepło, polecam zwiedzić Zomek Orawski i po tej rzece popłynąć na takich oryginalnych tratwach, jak to dawni nasi górole pradziadowie pływali aż do Morza Czarnego. I jeszcze taki górol dopłynął, to mógł jedną muszelkę, mógł się nazbierać więcej, ale z tych jednym mógł przyjść w doma, ale jak wrócił ze wszystkimi dudkami, no, po drodze kto jeszcze na niego mógł, co mógł to zrobić? Zbójce. No właśnie, jeszcze zbóje czyhali. A kto jeszcze więcej? Słucham? Niedźwiedzie. Dzika zwierzyna. Wilki, tak, tak. On szedł z powrotem koło tej Orawy, tu do domu, jak spodzielił dudki między inne góroli. Wtedy se taką jedną muszelkę mógł przysyć u kapelusiu. I kiedy telo górol miał muszelę przy kapelusu, kiedy jodzi się, to taka górolka byłaby ważniejsza jak królowa tamtych czasów. Czesławie się ze tak. Wyobraźcie sobie płynąć po takich krach, taką wielką wodą, przeskakiwać. Wielu ludzi zginęło, a jeszcze potem wracać. No to mamy muszelki z głowy. Pas. No a teraz jako bym... Widzę, jak on podpowiedział, że powiem wam jeszcze telkę, są taką podpowiedzi to. Że górole dzielili się po tym momencie na króli tych krwali, co się zajmowali typowo harcowaniem, wyciąganiem tego lasu, ściąganiem. I góroli pastuchów, rolników, którzy już tą ziemię uprawiali. Podpowiem wam telkę. Górole rolnicy, pastuchy nie nosili takich pasów i nie nosili dziupa. A jak byśmy dzisiaj nazwali taki pas? Albo noce było słudze? Do no mogę i dorośli odpowiadać. Do noszenia na sobie. Do spodni nie spadają. Jak byśmy do spodni chłopie, czy
dziewczyna jest tu, drugi pas. Widzieliście albo nie widzieliście, nie wiecie o co chodzi, przypatrzcie się. Ja mam pas z trzech skrzynek. Pod hańce mają sześć. My górole warasy są skromniejsi i nosiliśmy sobie z trzech, a oni ze jesteśni wypłynęli za wielką wodę, w dzutku mieli troszkę więcej, no to chcieli serce pasy. Ciupaga, kiedy? Jak powstała ciupaga? Może mi to powiedzieć? Popatrzcie na tą ciupagę. Ona wygląda tak, niby jak laska. Moi ciupagę, jako ciupagę na ostre narzędzie brud. I do podparcia jest, i do obrony można też tak powiedzieć, nie? Górole właśnie trwale, kiedy w sobotę schodzili na niedzielę do kościoła, pomodlicie, bo tym kościół tutaj jest pierwszy kościół, który powstał na Orawie. Tu nawet oryginalny dzwon jest przez cesarza dany, ale to nie, no, bo za dużo się w kościele, w kościele dalej, że zaniesone. Kiedy słodzili, a wiadomo, że przy kościele, gdy była karczma, nie? Do kościoła, potem do karczmy, no i trzeba było się zabawić. I dziewczęta jakieś, ich tam też były, no to ci górole zaś pastuchowie, rolnicy ich przeganiali. No i każ takimi wielkimi sikierami mieli chodzić, nie? Wymyśleli, że trzeba coś ich takich było, co by było. I do ucieczki, i do bitki, nie? No i powstała ciupaga. A dudki górole noszą tu. Uchowali przed babami swoimi, w karczmie tam jak byli. Ty, żeby tam coś ich na coś ich było, idiotyzmu. No, ale na co się wystarczy? Na to, na co czas? No, no, to wystarczy. Ja zapuści pokazać. Nie, bo byście mogli być sprytniejsi jak moja gorolka. Bo jeszcze ma. A widzicie, a ja zaś już taki górol, bo kiedy przystępowali do Unika, się słyszał, że są telefony komórkowe. I ja już wymyślał coś i takiego. Właśnie z duchem czasu i jeszcze jeden schowek jak wymyślał.